Ananasy można wyhodować z nasion lub ukorzenić sadzonkę wierzchołkową. Do uprawy potrzebna jest górna, ulistniona część owocu. Liście muszą być świeżo zielone i w żadnym wypadku nie mogą być podeschnięte. Wybierz owoc średnio dojrzały, z żółtym, ale nie miękkim miąższem. Koronę liści odcinamy ostrym nożem i usuwamy resztki miąższu. Sadzonkę odkładamy na 2-3 dni. Łodygę umieszczamy następnie w naczyniu z wodą. Kiedy pojawią się pierwsze korzenie, trzeba odczekać, aż będą miały od 3 do 5 mm długości. Ukorzenioną sadzonkę można wsadzić do doniczki oraz ustawić w ciepłym i jasnym miejscu. Temperatura powinna wynosić minimalnie 25 stopni Celsjusza. Należy także zapewnić pH gleby poniżej 7. Nie zapomnij ułożyć na dnie doniczki warstwy drenażowej z kawałków ceramiki lub kamienia.